Witam, kolejny odcinek Wiedźmin 3 Digigon. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Słuchajcie, wydarzyła się rzecz straszna, ponieważ już nagrałem odcinek z Wiedźmina, ale mi się dźwięk nie nagrał. Pierdolony Realtek. On się tak baguje i psuje, że musiałem 5 razy go wczoraj reinstalować. To Realtek to jest takie, nie wiem, to jest plugin do audio? To jest sterownik audio. No i niestety, kurczę, nie działa, więc w OBS-ie też nie działało i nie przechwytywało mi dźwięku całą giereczkę. Mikrofon było słychać tylko mnie, ale gierki już niekoniecznie, więc nie wiem, zostawcie lajka, my nagrywamy to jeszcze raz, widzowie. Wszystkie te misje muszę od początku przejść. No co, widzowie, więc będziemy rushować. Nie chce mi się już słuchać 15 razy tego samego komentarza, więc ja nie będę błyskotliwy, nie będę rzucał błyskotliwym komentarzem. Po prostu sobie tu zeskipujemy jak najszybciej, tylko możemy, porozmawiajmy z nimi i tylko chcę wam pokazać te dialogi, które z nimi tutaj odbyliśmy. To dość delikatna sprawa. Chcę cię prosić o wielką przysługę. Mów, przyjacielu. Wiem, gdzie jest Ciri. Ale wiem też, że kiedy do niej dotrę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Będą nas ścigać, zaatakują nas, a my będziemy musieli odpowiedzieć siłą. Mogę na ciebie liczyć? Najpierw czarni, teraz upiory. Cóż, co robić? Przewieź ją tutaj, a wydamy im bitwę. Wspomniałeś coś o Nilfgaardczykach. Ostatnio widujemy coraz więcej okrętów ze znakiem słońca na żaglu. Nie pojmaliśmy jeszcze nikogo z ich załogi, ale tylko głupiec nie zorientowałby się, że coś szykują. Ale bez obaw. Przegnamy i czarnych, i Dziki Gon. Dwie pieczenie na jednym ogniu. W Ker Trolde Ciri będzie bezpieczna. Nie mogę narażać twoich ludzi. W grę wchodzi tylko Kaer Morhen. Kaer Morhen jest setki mil stąd. Przeprawa wojska zajęłaby tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że odsłoniłbym wyspy na ciosy Nilfgaardu. Geralt, wybacz, ale nie mogę tego zrobić. Rozumiem. W takim razie nie zabieram ci czasu. Bywaj. Zaczekaj! Nie zostawię cię tak całkiem bez pomocy. Chodź ze mną. Miecz? Piękna robota, masz zdolnego kowala. Już chodził w poprzednim zapisie po nowigradzkich handlarzach ten mieczyk. Erlend kamienna pięść? Czyli to jest ostrze zimy? Myślałem, że nie istnieje. Kuty w Mahakamie, hartowany w smoczym ogniu, należał do rodu Ancrate od stuleci. A teraz należy do ciebie. Ja powiem wam szczerze, że to jest taki gówno miecz, co ja bym kliknął, czego nie wezmę, ale zawsze się przyda 400 Dzięki. Golda. Zresztą, co pamiętam, jakbym tutaj wybrał, że nie chcę go, to i tak on by powiedział, że go obrażam i że mam go natychmiastowo wziąć. Niech ci dobrze służy. Poślij te upiory tam, skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj. Skąd właściwie przybył? Dziki Gon? Z innego świata chyba, nie? Lecimy teraz do Ceres. Dobra, Ceres Ancrate. Wasza królewska mość, czy zechcesz zamienić ze mną słowo? Geralt, daj spokój. Jestem tą samą dziewczyną, co wcześniej. Poza tytułem nic się nie zmieniło. Jak tam sprawowanie rządów? Jarlowie nie dają ci w kość? Wszyscy są bardzo wyrozumiali i wierzą we mnie. Poza Lugosem oczywiście. Próbowałaś z nim rozmawiać? Może jeszcze się do ciebie przekona. No nie wiem. Jest chyba jeszcze bardziej zapiekły niż mój ojciec. Ale oczywiście będę próbować. Mam delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał cię o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, Dziki Gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kaer Morhen i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Ja nie mogę teraz opuścić wysp, ale dam ci mojego najlepszego wojownika. Hjalmara,
Zgodzi się? O, na pewno. I jeszcze ucieszy. Przecież go znasz. Fakt. Dziękuję. Naprawdę. Mam nadzieję, że przyda wam się jego pomoc. Powodzenia. Chciałem powiedzieć, że widzowie, wydaje mi się, że chyba będę miał każdą postać, którą mogę mieć w tym, w Kaer'morze. Wydaje mi się, że gdyby Cerys nie została królową, to zamiast Hjalmara poszłaby Cerys właśnie walczyć. A tak idzie Hjalmar, ale chodzi mi o to, że jakby będziemy mieli maksymalną ilość osób, które możemy mieć w Kaer'morze. Co tam, Geralt? Wszystkich mamy. Keire, Leto, wszystkich. Pamiętam, że ty i Ciri przez jakiś czas wychowywaliście się razem. Tak, pół dzieciństwa spędziła na wyspach i zawsze trzymała się ze mną. Takie było z niej chuchro. Ale na łyżwach skakała lepiej niż my wszyscy. Kiedyś pocharatałem sobie gębę na skałach, bo próbowałem ją prześcignąć. A potem oświadczyliście Krachowi, że się pobieracie. Słyszałeś o tym? Tak, mieliśmy wtedy po 12 lat. Ojciec rzemieniem wytłukł mi wtedy te amory z głowy. Ciekawe, jakby to było teraz ją spotkać. Wybierasz się na kolejną wyprawę? Pewno. Lodowy gigant to dopiero początek. Zresztą, różni tacy już zaczynają opowiadać, że wcale nie był taki wielki. A co z ludźmi z Unii? Mieliście im pomóc wrócić na wyspę i odbudować Urskar. Cerys się tym zajmie. Dziki Gon szykuje się do ataku na Kaer'morzen. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ankreid nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. Dobra, została nam ostatnia chyba postać, Myszowór. Sorry widzowie, że tak mega to rozczuję, ale naprawdę, słuchajcie, nie chcę mi się drugi raz słyszeć tych dialogów, dosłownie 10 minut temu słyszałem te wszystkie rozmowy, więc co widzowie, widzimy się już bezpośrednio przy Myszoworze. Na miejscu. Witam, Myszowór, ty pomóc? Możemy porozmawiać? O! No to druidzi, teleportował nas nagle. Dziki Gon niedługo zaatakuje Kaer'morzen. Potrzebuje twojej pomocy. Dziki Gon? Jesteś tego pewien? Czyli znalazłeś Ciri? Wiem, gdzie jej szukać. I wiem, że gdy ją znajdę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Rozumiem. Zaraz zacznę się pakować i najdalej jutro ruszam w drogę. Dziękuję. Nie masz za co. Wychowywałem tę dziewczynę i nadal jestem za nią odpowiedzialny. Do zobaczenia w Kaer'morzen. Dobra, i zostali towarzysze broni Nowigrad. Widzimy się, widzowie, w Nowigradzie. Panowie, czas porozmawiać z Zoltanem. A może w sumie z Jaskrem pogadamy, bo nie grałem z Jaskrem dawno. Może ma on coś ciekawego do powiedzenia. O kurde, sporo rzeczy. Masz pozdrowienia od Moli? A, tak, tak. Moli? Jaka Moli? Ta chyba praczka, z tego co pamiętam. Chciałbym pokazać swoją kolekcję motyli. A, tak, już kojarzę. Kolekcja motyli. Spodziewałem się po tobie więcej inwencji. Moli nie potrzebowała inwencji, tylko atencji. Takie szare, przeciętne dziewczę, ale wystarczyło się do niej uśmiechnąć i zamieniała się w wulkan namiętności. Mam na zbyciu portret hierarchy Hemelfarta. Chcesz? No pewnie. To od tych malarzy niziołków? Tak. Bosko. Zawieszę go w szałwi i rozmarynie. Na wypadek, gdybyśmy mieli kontrolę straży świątynnej. Okej. Jak poznałeś Priscillę? To było na dworze Duke'a Herwarda. Starliśmy się w finale dorocznego konkursu truwerskiego. Kto wygrał? Nie pamiętam. Akurat. Przegrałeś i nie chcesz się przyznać. Dałem jej wygrać, bo mi się spodobała. Liczyłem na nagrodę po konkursie. I co, udało się? A to już nie twoja sprawa. Jak to się stało, że zostałeś właścicielem tego przybytku? Ha, nie uwierzysz. Przekazał mi go w spadku Alonzo Villain. Sam skurwiel senior. Faktycznie, nie wierzę. Alonzo trzymał za mordę tutejszy półświatek, ale w głębi duszy był romantyk. Między innymi dlatego jego syn za mną nie przepada. Cyprian chciał tu urządzić burdel, ale to mnie przypadła szałwia.
i zamierzam z niej zrobić najelegantszy lokal w mieście. Siedlisko sztuki i kultury. No dobra. Do zobaczenia. Pogadane. Jest tu jeszcze ktoś, z kim mogę porozmawiać? Może z Cyrillą? Z Cyrillą, stąd. Witaj, biały wilku. Jak ona się nazywa? Nie Cyrilla, tylko ta, co śpiewa. Pracowałeś tu już wcześniej? U starszego pana Wileja? Nie. Ja z ogłoszenia. Stało tam... Pomoc do ekskluzywnej karczmy przyjmę, najlepiej prosto po bagalaureacie. Z 10-letnim doświadczeniem. Wymagana znajomość starszej i wspólnej mowy oraz współczesnej poezji. A nie wolałeś zostać na uniwersytecie? Nigdy nie zdałem egzaminów wstępnych. Starszej mowy też ani w ząb, ale za to trochę muzykuję. No i znam wszystkie utwory mistrza Jaskra. Aha. Dwa z kwinta, pokaż mi. Pokaż. Może masz jakieś karty. Też widzę, że z nim gadałem, to... O kurde, wino białe z boku. No przypadkiem. A tu siano jest mi potrzebne, nie możemy sobie tak wydawać go. Perfumy, rupieć. Dobra, syf masz. A chociaż w sumie, kurde, to są jakieś jedzenia, których nie spotkałem dawno. Truskawki, jakieś maliny. Miód jest, dużo daje regeneracji. Chciałem tylko zobaczyć, czy to nie ma tutaj jakiegoś specyficznego składnika, który dawałby mi więcej niż 80 regeneracji, ale widzę, że nie. Że 80 to jest max. Dzięki, bywaj. Bywaj. Regeneracji, oczywiście żywotności. Porozmawiajmy z tą, no jak ona ma. Nie Cyrilla, tylko kurwa ta popazona, co śpiewała. Z moich snów uciekam stąd ramień. Ale ona chyba w szpitalu jest generalnie. Chociaż może ją gdzieś tutaj znajdę przy okazji. Czy nie? Chyba niekoniecznie. Tu były jakieś drzwi. Pusto. 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 No dobra, na górę jeszcze mógłbym iść, ale mi się nie chce. Porozmawiajmy z Zoltanem. Zolta? A z nim możemy porozmawiać jeszcze. Co u ciebie? A już z nim gadałem. Więc... No, jakoś sobie radę dawał w życiu lepiej, ale nie narzekam. Przynajmniej jak na razie nie skończyłem na stosie. Tylko nie nagrałem wam dźwięku. Powiedz mi, jak to możliwe, że z dobrze prosperującego kupca Biberwelta stałeś się biedakiem? Mógłbym o tym opowiadać długo albo krótko. Jaka jest krótka wersja? Wojna. Myślałem, że kupcy raczej dorabiają się na wojnach. Moją wielką wadą jest uczciwość. Nie bogaciłem się na cudzej krzywdzie. Płaciłem podatki, nie oszukiwałem w księgach. A potem zatonął statek z transportu. Jakoś się pozbierałem, wtedy piraci ze Skellige napadli na drugi. Straciłem płynność. Następnie przyszła inflacja, stopy procentowe się podniosły, a ja już nie. Wspaniale się wcieliłeś w postać Mengego. Nawet mi o tym nie przypominaj, obrzydliwe. Menge nie był znowu aż tak paskudny. Nic nie rozumiesz. Doppler przybiera nie tylko kształt zewnętrzny obiektu, w który się zamienia. Przekonałem się, co ten bydlak ma w głowie. Po godzinie miałem ochotę połamać palce jakiejś czarodziejce. Po dwóch złapałem się na tym, że myślę o nadziewaniu na pala, a potem zacząłem obawiać się spisku Dopplerów. Nie myślałeś o tym, żeby wyjechać z Nowigradu? A po co? Żeby wpaść z deszczu pod rynnę? Tu przynajmniej nie ma wojny. Jeszcze nie głodujemy. Chociaż i tak jest coraz ciężej. Przecież nie musisz udawać człowieka. Próbowałem już tylu wcieleń, ale mimo wszystko życie w skórze niziołka jest najciekawsze. To przecież wy jesteście panami świata. Teraz sobie uświadomiłem, że to błąd jest. Powiedział niziołka, a powinien powiedzieć w ludzkiej. Dobra, porozmawiajmy z Zoltanem. Zoltan! Pomoc jest potrzebna. Wiem, gdzie jest ci. No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią. Ja pojadę. Dla ciebie mam inne zadanie. Chcę, żebyś wyruszył. Podoba mi się ten duch walki. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku dzikiego gonu i twój topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Dzięki, widzimy się na miejscu.
Wesemir, Eskel i Lambert już tam są. O, jeszcze kilku gagatków też tam jest. Jeszcze chyba tutaj z Rossem nie gadaliśmy, prawda? A, jeszcze Ross i Dijkstra nam został. Widzimy się przy Dijkstrze. Dobra, jesteśmy przy Dijkstrze. Dijkstrze? Dijkstrze? Jak to się odmienia? Przy Dijkstrze, prawda? Chyba tak. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Zaskoczyło mnie, że jednak wciąż maczasz palce w polityce. Po prostu nie jestem obojętny na los Redanii. Nazwij to troską patrioty. I ta troska każe ci się pozbyć Radowida? Dużo myślę o kraju, o przyszłości. I za każdym razem wychodzi mi, że z Radowidem na tronie Redania tej przyszłości nie ma. No, argumenty solidne. Miałem wątpliwości, czy się do ciebie zwrócić. Ale co tam? Potrzebuję pomocy. O, ty potrzebujesz mojej pomocy? A to ciekawe. Mów. Wiem, że niedługo Dziki Gon zaatakuje Kermorę. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Dziki Gon? No, nie mów mi, że wierzysz w te brednie. To nie brednie. Przekonałem się o tym dość boleśnie na własnej skórze. Wybacz, ale mam teraz własne problemy. Ciągle nie odzyskałem mojej zguby, a twoja pomoc zdała się psu na budę. Nie jestem ci nic winien. No, to co widzowie? Do Rosza. Ale dziwny odcinek, ale nie chce mi się tych samych żartów i tych samych udawać, że jestem mega zaskoczony, że tak się potoczyła ta rozmowa. Mega to był fajny odcinek ogólnie. Ale teraz padnę na genialny pomysł, co można by było zrobić. Można by było nagrać tylko i wyłącznie tego. Tylko i wyłącznie teraz rozmowę z postaciami, odwzorować jeden do jeden to, co robiłem w poprzednim odcinku mniej więcej. I podłożyć sobie po prostu mój mikrofon do nowego odcinka i udawać, że wszystko jest w porządku. Myślę, żeby w sumie nikt się nie zorientował tak generalnie. Dobra, co miałem mówić? Miałem mówić do tego, że nie chce mi się, słuchajcie, tych samych dialogów udawać zaskoczonego i rzucać jakieś ciekawostki i tak dalej, ale wcześniej mieliśmy mega intensywny odcinek, bo dzisiaj jest mega dużo rozmów, mega dużo zrobiliśmy. No i mega to są fajne generalnie dialogi, no nie? Idziemy tutaj o pomoc, tutaj się jedni pomagają, drudzy nie, z kolei. No tak, w sumie Dijkstrze w ogóle nie pomogliśmy. Tylko Jaskrę uwolniliśmy, ale ostatecznie jego skarb przepadł. Niedługo potem. Nie odwróciłeś się ode mnie, gdy byłem w potrzebie i zamierzam odpłacić się tym samym. Dzięki. Twoje umiejętności bardzo nam się przydadzą. Zastanowię się, czy brać ze sobą Wes. W każdym razie do zobaczenia w Kermoren. Pozdrawiam również. Dobra, i porozmawiajmy. O kurde, porozmawiajmy z Emhyrem. Została nam ostatnia postać. Emhyr, Samże Król. W końcu jest on ojcem Ciriri. O, śpiewałem coś. No. No śpiewaj. Byłeś tu i tamto i powiedz. Gardło mnie wyskładzie to na wiórki. Nie no, jakaś przyśpiewka była wojskowa i mnie ominęła. O Wes, możemy z tym porozmawiać w sumie, a nie. Jednak nie możemy. Czy kichnąć E mogę, ale rozmawiać niekoniecznie. Czy Wiedźmin może zarobić? Zarazić się ospą? Nie wiem, wydaje mi się, że pijemy jaskółkę. Nic nam nie jest, więc chyba ospa też nam jakoś nie jest straszna. Dobra, jesteśmy przy tym. Co ty kurwa gadasz mnie tu, a jakiś Edwardzika on mówi, tylko my o tym nie wiemy, tylko on po Nilfgaardzku. Dobra. W końcu nazywani są czarnymi, dobra, pakujemy się do Emhyra. W ogóle jakim cudem ten? Jakim cudem Emhyr jest ojcem Cirilla w sumie? Falka jakby... Bo Falka to jest jej jakby matka generalnie. A, ale to on jest przybranym ojcem chyba. Tak, Emhyr jest, z tego co rozumiem, on jest przybranym ojcem
Tak samo jak my zresztą. To znaczy, on myśli, że Cirilla to jest jej córka, tak faktycznie, ale tak generalnie to nie jest. Z tego co rozumiem. Tak czytałem, w lore było tak napisane. Bo skoro to jest starsza krew, a starsza krew może być tylko i wyłącznie zrodzona ze starszej krwi, z tego co kumam. A jedyna starsza krew jaka była, to była Falka. W tym drzewku rodzinnym. I Falka podrzuciła królowej jakieś tam właśnie swoje dziecko. I tamta królowa miała 3 dzieci. Dwoje umarło i została tylko jedna, właśnie Cirilla. Czyli to podrzucone dziecko i chyba Emhry myśli, że to jest Wasza jego dziecko. Tak mi się wydaje. Wiedźminie. Czyli wszyscy tu jesteśmy ojcami Cirilli. Dwóch starych ma. Już zaczynam wątpić, można? Czy dobrze zrobiłem, zwracając się do ciebie. Przywieź ją niezwłocznie. Ścigają dziki Gon. Bezpieczna będzie tylko w Kermore. Chyba pierwszy raz od... Propozycja, tylko polecenie. Nie wiem, kiedy piję... Potrafię bronić własnej córki. W normalnej butelce. Albo piję, kurwa, w dzbanie takim wielkim. Po co w szklance? Albo piję w 5-litrowej butelce. To nie jest mój pomysł. To mi niestety zostało kupione. Taka 1,5-litrowa butelka. Tak, że... Nie szanujemy. Dla frajerów są takie butelki. Wolę się tym sam zająć i nie wątpię. Nie wątpię, gdyby chodziło o zwykłych wrogów, ale dziki Gon to co innego. Wydanie mu bitwy tutaj naraziłoby całą Wizimę. Setki niewinnych istnień. Kaer Morhen jest na odludziu. I tam twoje wojsko bardziej by nam pomogło. Zgoda. Poślę z tobą chorągiew, ale mam warunek. Dowodził będzie generał Vorhis. Nie mogę się na to zgodzić. A ja nie oddam wojska pod dowództwo Wiedźminowi. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Wybacz, wasza wysokość, że zająłem twój czas. Przyprowadź mi Ciri. Tak, o ile się zgodzi. Ale że nie wiem, to jest dziwne, że przecież Emhyr cesarz nie pomógł Cirilli. Chciał z tobą rozmawiać, zawezwać. Swojej córki. No to mu chuja zależy na tej córce chyba jednak, wiesz? Tylko tak żeby... Że niby córka, że tego, że zapłaci, ale tak generalnie to wyjebango chyba. Jest tutaj na swoją własną córkę. Może on wie, że to jest przybrana córka, dlatego tak. Ty, a to nie są temerskie barwy? To są temerskie barwy. A, bo zamek został zajęty. To nie jest przecież zamek Nilfgaardu. To jest zamek temerski, tylko został teraz przejęty tutaj przez Nilfgaard. Tak mi się wydaje, no. Jak to jest, że wszyscy mówią normalnie, kurwa, tylko w Nilfgaardzie jakimś dziwnym językiem gadają. Dobra, no to ty, to chyba wszystkie misje generalnie wykonaliśmy. Została nam ostatnia, główna. Wyspa Mgieł, tak jest. Żadnych zleceń nie mogę wykonać, bo to są na za wysokie poziomy. Mam nadzieję, że kiedy udam się na wyspę Mgieł, to mi zlecenia nie znikną. Także no co? Czas udać się na Skellige. Po długich poszukiwaniach Geralt był wreszcie o krok od celu. Avelach ukrył Ciri przed Gonem na zaklętej wyspie Mgieł, na której można było trafić tylko z rządzeniem losu lub z czarodziejskim światełkiem. Nie pozostawało więc nic innego, jak popłynąć na wyspie i przywieźć dziewczynę z powrotem. O kurde, czy już jesteśmy tak blisko zakończenia. A gdzie my mamy się udać? Księstwo tu są. O kurwa. Gdzie mamy się udać? Bo ja nie mam zaznaczonego tu. Udaj się na Skellige. A to randomowo, gdziekolwiek na Skellige ma się udać? A, na Skellige i wypuszczamy tego, tak? Chyba tak. Chyba udajemy się na Skellige i wypuszczamy świetlika. I on nas gdzieś doprowadzi. Nie wiem... Nie wiem, gdzieś do portu byśmy się udali, może tutaj po prostu, Kaer Trolde. Tak, dobrze mówiłem, musieliśmy udać się gdziekolwiek tylko chcemy, byle na tym, byle na Skellige. I teraz musimy udać się do jakiejkolwiek łodzi. Tak jest. Wejść na... A, do jakiejkolwiek chyba niekoniecznie. Mam tutaj, do tej łodzi, albo do tej łodzi, albo tutaj jeszcze, do tej łodzi, okej. No dobra, no to wejdziemy na którymś z łódek. I świetlik nas zaprowadzi. To będzie pewnie długa podróż, tak, że przygotujcie się na dość nudny segment giereczki. Tak mi się wydaje, że tu się nic ciekawego nie wydarzy. 2000 metrów będę płynął.
Och kurwa, dobra, widzę. A, ja mogę się przecież tepnąć chyba. Do przystani. A, nieważne. Nieważne. Ja już chyba wcześniej podblokowywałem te przystanie, dlatego teraz mogliśmy się tepnąć swoją drogą. Dobra, to 500 metrów to już nie muszę wam zatrzymywać. No tak, jesteśmy przy tej wieży, pamiętam to miejsce. Tutaj trzeba chyba uważać, bo są skały. Generalnie nie mówię tak tylko po to, żeby nadać realizmowi. Trochę realizmu do gierki. Czy trzeba uważać storm, tylko faktycznie za was możemy coś przypierdolić. Szczególnie z moim sterowaniem. Co to w ogóle jest za wieża? W ogóle co ona tu robi? Ten wybudował, jak to jest jej historia. Mi zielonego pojęcia nie mam, a chętnie bym się dowiedział. Dobra, dotrzyj na wyspę mgieł. A to... kurwa! Ale było blisko właśnie, się zagapiłem. Ale naprawdę było blisko. Pół sekundy później już bym kadłuba nie miał. Uwaga, wykonaj zapis gry. Zbliżasz się do przełomowego momentu w opowieści. Zalecane jest ręczne zapisanie stanu gry. Jak najbardziej. Wolny... O kurwa, nie mam myszki. Wolny zapis. Po przybyciu na wyspę mgieł, część zadań pobocznych przestanie być dostępna. Sugerowany poziom doświadczenia przynajmniej 22. Mamy 25, także chyba się zaliczamy. Do tego plus wszystkie zadania poboczne zostały wykonane. Zlecenia raczej nie znikną. Po prostu jest to przełomowy moment, więc teraz na przykład byśmy już nie mogli prosić pewnie o pomoc, nie? Różne postacie, prawda? Może jakby... Odczarowanie umy nie było łatwe, ale bo już jakby tutaj wykonaliśmy tą... Ten właśnie moment, w którym już nie potrzebujemy pomocy, bo już się ta bitwa zacznie. Więc żebyśmy nie mogli biegać i prosić o pomoc. Sorry, bo się skupiłem na tym, że on tu mówi coś nowego, czy to... Ale chyba nie. No dobra. Wyspa mgieł. Co ja w ogóle tak dużo piję? Nie wiem, o co chodzi. Wypiłem pół butelki wody prawie. No, przesadziłem, ale... Kurwa, minęło jakieś 10 minut do tego, kiedy przyniosłem wodę. Ja generalnie dużo piję wody zawsze, tam koło 5 litrów myślę. Ja to dobrze, szczególnie... A w dni upalne piję mało, no nie wiem kurwa jak to działa. Ale tak działa. Dobra, zakładam drugą słuchaweczkę, żeby się tutaj wsuć w klimacik. Poprawiam słuchaweczki. Tragiczne są te słuchawki Razera, nie polecam fest. Jeżeli chodzi o dźwięk, to są całkiem ok, ale chociaż też dużo lepsze miałem poprzednio, jak kosztowało 80 zł, jeżeli chodzi o dźwięk. Do grania są bardzo fajne, bo faktycznie one słychać na przykład z tyłu, jeżeli coś się dzieje za mną, to ja to słyszę, że faktycznie się dzieje za mną w tych słuchawkach. To jest akurat racja. Natomiast no, są wykonane z mega chujowego plastiku i tak dalej. Dobra, strzelaj Gerbard! No powiem wam szczerze, że jak myślałem, że Razerki to jest porządna firma. No tu niekoniecznie chyba. Chyba jeżeli faktycznie chcemy jakieś słuchaweczki porządniejsze kupić, to... Jakieś Arctisy wydaje mi się, że bardzo ludzie polecają. Tylko drogie są, no ale... Podobno warte swojej ceny. No, można też potestować jakieś tam... Mad Dogi i tak dalej. To też jest firma taka, Mad Dog. Nie wiem, nigdy nie miałem słuchawek Mad Doga, ale... A można stestować. Generalnie Genesis nie polecam. Z takich firm. No nie polecam Genesis i Razera, jeżeli chodzi o sprzęt elektroniczny. Chyba jesteśmy na miejscu, co? A mój Geralt i wysiadka. Wyspa mgieł. Pewnie będzie tu sporo mglaków, skoro to wyspa mgieł. A, i widzowie, i tak. Chciałem powiedzieć, że porobiłem mega dużo tych. Patrzcie to. Ile mamy kamieni zajebistych, nie? Petarda. Tylko nie mamy slotów na tych miastach i tak dalej. Ale porobiłem, będzie nam to i tak potrzebne na inne sety, bo...
bo tamte sety wilka, które też porobimy i tak dalej, to one mają puste soty, więc będzie można je zapełnić teraz. Dobra, lecimy za świetlikiem cały czas chyba. O, kurwa! Jaki błędny ognik. Co się właśnie z nazwami zepsuło? Mglak! O ty kurwa. O ty. Pyk, pyk. No nienawidzę walczyć z Mglakiem, kurwa. Nienawidzę, przysięgam. Chodź tu. Jak on znika w randomowym momencie, to mnie tak denerwuje. Strasznie długo trwa ta bitwa potem. Dobra, za tym. Idziemy za świetlikiem. Ale kurwa, zajebiście. A już zjemy sobie w ogóle jedzonka jakiegoś. Klimatycznie bardzo. O, fajnie, fajnie, fajnie. Zajebista, zajebista misja. No, no. Dobra, jaram się pes, nie? Mi oczy załzawiły. To znaczy, że się naprawdę jaram. Jak mi się oczy załzawią, to jest naprawdę, naprawdę dobrze. Nie wiem, czemu tak mam, ale tak mam. Świetlik zatrzymał się przy chatce. Muszę tam zajrzeć. Zamknięte. Jest tam kto? Zaraza. Co? Nie zrobię ci krzywdy. Otwórz. No i konspiracje szlak trafił. Coś ty za jeden, niczego tu szukasz. Jestem Geralt, Wiedźmin. I sobie. Szukam dziewczyny o popielatych włosach z blizną na twarzy. Pozwolicie mi wejść? Nie. Zaczynam tracić cierpliwość. Powoli kończy mi się cierpliwość. Świetnie, to znaczy, że zaraz sobie pójdziesz. Jak pragnę zdrowia. Ogarnijcie się, chłopaki. A ty tam za drzwiami, Geralt? Dobrze mówię? Tak, Geralt. Słuchaj, Geralt. Przejdźmy do konkretu. Przeżyliśmy katastrofę morską. Kilku moich chłopaków zeżarły bestie. A w końcu znaleźliśmy schronienie tutaj. Ta wyspa jest pełna niebezpieczeństw, więc nie dziw się, że jesteśmy nieufni. Na tę wyspę nie da się trafić w zwykły sposób. Katastrofa morska to nie jest zwykły sposób. Dajże już spokój. Dobrze wiesz, o co mu chodzi. Ja wytłumaczę. Jakiś czas temu płynęliśmy ze Skellige do Nowigradu. I Ferenc kupił od kapitana magicznego świetlika, który ponoć znał drogę do ukrytego skarbu. Ta rozmowa za bardzo się przeciąga. Dogadajmy się jakoś. Jeśli to demon, to teraz będzie próbował nas zwieść. Nie jestem demonem. Przekonam was, że nie macie się czego bać. Niby jak? Poszukam waszych zaginionych. Otwórzcie, bo zrobię się zły. A nie możemy po prostu załatwić to w szybki sposób i wyważyć te jebane drzwi czy coś takiego? No dobra, poszukam waszych zaginionych ty. Jeśli znajdę waszych przyjaciół, to uwierzycie, że nie jestem groźny? No... To nie będzie łatwe. Ilu ich było? Trzech. Ivo, Gaspard i Ferenc. Ten Ivo. Gdzie go szukać? Kretyn. Uparł się, że przeszuka jaskinię na wschodzie. Nie zdołałem wybić mu z głowy tego pomysłu. Gdzie szukać Gasparda? Wspomniałem się, co... Że nie możemy siedzieć i czekać na ratunek, tylko trzeba działać. Widział latarnię i powiedział, że wejdzie na szczyt, by wypatrywać statku. Przypomniała mi się jedna scena, którą tutaj zobaczyły. Gdzie poszedł Ferenc? Na zachód. Ponoć jest tam jakiś statek. Ale mnie boli szyja. A myślę, że to bark, ale to kręgosłup, bo szyja. Taki tutaj z tyłu. Wiadomo, o co chodzi. To barki, szczególnie graczy, to zawsze boli, mam wrażenie. Albo ludzi, którzy po prostu siedzą bardzo długo przy kompie. Do zobaczenia. Ła. Cieszę się, że rozumiem. A nie mogę spróbować tak zwanej innej techniki? Mogę spróbować, ale nie zadziałała niestety. Dobra, czyli drzwi nie otworzymy. Możemy jeszcze z nim pogadać?
zamknięte, potrzebuję klucza. To jest takie skrzyneczka. A co jakbym powiedział im, że jestem bardzo zły i niecierpliwy i ich zaraz pozabijam? Pewnie dałoby się to zrobić w szybszy sposób. Zresztą jesteśmy tutaj szukać Cirilli, więc w sumie powinniśmy się chyba spieszyć. Niestety harpie, no nienawidzę tych harpii. Też. Ja tu kurwa każdego potwora chyba nienawidzę w sumie. Wiecie co? Nie wiem, czy ja nie chcę kurwa biec do przodu przed siebie po prostu. Ciągnie od razu w srebrny miecz, ale... Nie wiem, czy nie zrobimy czegoś takiego, jak znajdziemy jakiś solidniejszy jakby... Solidniejszą połać terenu. To wtedy zajmiemy się walką. O! Patrzcie, kto tam po prawo był. Za gagatek. A, to w ogóle uciekniemy z walki. A, też może być. W sumie szybciej było. No i tak są mglaki, a nie, wodnice. Kurwa mać. Ogłuszenie, ogłuszenie, dobra. Widzicie? Przydadzą się runki. Patrzcie to. Pach, 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 pach. Śmigło też dla Vita Coxy. Jak na przykład mi rzuci to gówno na rej, to mogę śmigło i tak zrobić. Dzięki. Trzymaj się. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Spotkałem twoich przyjaciół. Chodź. Dobra, już schodzę. A co ci dopiero? Wiesz, żałuję tylko jednego. Nie żyję. Zaraza. No to ci pech trochę. Chyba ich nie przekonamy, że jednak nie jesteśmy groźni. No jak na moje, to faktycznie nie żyję. No nic. Właśnie o tej scenie sobie przypomniałem, jak się zaśmiałem wcześniej. Dość zabawna była za pierwszym razem, kiedy ją widziałem. Ciekawe, czy też jakbym tutaj pochodził po tej wodzie i bym tam... ty, ciekawe, czy... A pokaż, gdzie my jesteśmy na mapie. A, to jest osobna mapka w ogóle. Ciekawe. Ciekawe, czy też jakbym popływał właśnie po tych wysepkach tu, to bym poznajdował jakieś mega fajne i ciekawe rzeczy. Pewnie tak, jakieś mega rzadkie, no ale jebać. Jak nie mamy zaznaczonego tego. Zaznaczonego... żadnego ukrytego skarbu, a po prostu jakieś zapytajnika, no to... To nie chce mi się tak w ciemno biegać po tych statkach i liczyć na to, że może potencjalnie coś tam znajdę. Jakby był znacznik, to może byśmy zahaczyli. Ale przyznać szczerze, trzeba, że są tu w każdej skrzynce solidne rzeczy. Każda taka perełka jest warta z 200 golda, coś takiego. Także całkiem dużo. Jest tutaj naprawdę, są tutaj naprawdę fajne rzeczy poukrywane. W skrzyniach. W każdej tutaj lokalizacji. Kurwa, no tak mnie boli szyja. Nie do kazy, ladacz nic. Witam. Wstawaj. On śpi. Do budy mruczy. Wstawaj. Co się dzieje? Coś ty zajedę? Jestem Geralt. Widziałeś może młodą, szarowłosą dziewczynę? Tutaj? Nie, nie widziałem. Dużo mnie omija, bo często śpię. Kim wy w ogóle jesteście? Rabenik i wspólnicy. Wycena nieruchomości, ubezpieczenia, organizacja imprez masowych. Ja nazywam się Gaspar Suter, dla przyjaciół śpioch. Spałem nawet podczas tamtej burzy. Szkoda, że tylu zginęło. Przyjaciele prosili, bym odnalazł ciebie, Ferenca i Ivo. Niestety, oni już nie żyją. Widziałem, jak Ivo osaczają potwory, a Ferenc... Słyszałem jego przeraźliwy wrzask, a potem ryk potwora. Wracajmy do chaty. Będę cię chronił po drodze. Szkoda, chłopaków. Ale cóż zrobić? Chodźmy. No to będzie przygoda. Muszę cię uprzedzić, że cierpię na narkolepsję. To znaczy... Wiem, co to narkolepsja. Będę cię budził. No, to w drogę. Narkolepsja. A naprawdę istnieje takie tacy ludzie, którzy na przykład idą i przysypiają? To jest ciekawe, kurwa. W sumie bym sobie to wygooglował, ale pewnie po odcinku zapomnę, a teraz nie wypada. Narkolepsja, no pewnie tak, pewnie są różne dziwne rzeczy na świecie.
są ludzie, którzy mają uczulenie na wodę, mimo tego, że przecież organizm tam składa się z 90% z wody, dobrze. A w ogóle słyszałem o tym, że taką podpowiedź gra mi dała, że to, jakiego miecza mamy użyć, jest na pasku ich życia, jest jakby zaznaczone, jaki miecz mamy użyć. Nie wiem, jak to rozróżnić, ale wydaje mi się, że może po tych żyłach takich, powiedzmy. Obudź się. Ja wcale nie śpię. No dalej. O kur... Przepraszam. Chodź, a może razem poszukamy tego. Cokolwiek o tej wyspie? Prawie nic. Ferenka. Nie ma jej na żadnej mapie. Może to ty jesteś Ferenka. Nie. Zaczarowanymi wyspami. Ferenka. Myślisz, że jest zaczarowana? To jedyne, co wiem na pewno o tym miejscu. Mega tu strasznie ogólnie sobie wyobraziłem jak tego, jak macie z taki powiedzmy potwór, nie wiem jak to nazwać, taki długi, podłużny i ma jakby te głośniki takie, taki głośnikowy potwór, zajebiście by było, jakbym sobie tu sedł, taki głośnikowy potwór by był. Mega, tak sobie wyobraziłem. Co ja gadam w ogóle? Chciałem coś powiedzieć, musiałem coś, cokolwiek powiedzieć już, ale no taka cica była chwila. Dobra, chodź, idziemy. Ferenk. O, jest tu ta łódź, a to moja łódź chyba, nie? Bo ja ją tu zaparkowałem. A generalnie łódź nam będzie potrzebna, ale nie spoileruję. Dlaczego? Ty, bo ja bym chciał tego zaprowadzić do chatki go. Kurwa, ja nie tą misję miałem zaznaczoną. Chodź. Chociaż kurwa, jesteśmy blisko. Cześć, jesteśmy bliżej niż dalej. Chodź, poszukamy razem Ferenka. Mam nadzieję, że nie zginiesz w międzyczasie. Idziesz? Dalej, atakuj panią Glak. Widać po tych. On się tam porusza, po krzakach widać, po trawie. Kiedy zrobić odpowiedni unik. I dawaj. I cyk. A? Dobra, idziesz? No chodź. Razem ci kumpla poszukamy. Uciekał przed biesem. Za wolno. O kurwa. Bies. Ale klimatyczny bies. I o, cię kręca w takiej trawie. Zajebiście to wygląda. To trzeba przyznać. Śmigło! Kurwa. Chodź tu, śmigło! Te biesy są łatwe. Taki duży, a taki mało straszny. Czy straszny to może jest akurat, bo... No zajebiście to wyglądało. Kurwa, jaka ta gra jest ładna, no przepiękna jest. I można zrobić ładną grę, w której mam 200 FPS-ów? Można 130, 140? Pewnie, że można. Ale wyobraźcie sobie, że to jest gra ogólnie z 2000... A, bo ja miałem tego. Przeszukać jeszcze te zwłoki. To jest gra z 2013 roku. To jest gra sprzed... 3 zaginionych. Szkoda, że nie żyje. 9 lat. 9 lat. Także już chyba osiągnęliśmy jakiś taki limit, który ciężko będzie bardzo przebić, jeżeli chodzi o ładność gry. Teraz tylko możemy iść w realizm, że gra naprawdę będzie wyglądać jakby nie była grą, tylko jakby praktycznie to był film albo prawdziwe życie. No tylko chyba taka droga nam została już. Bo jeżeli chodzi o ładność, taką generalnie estetyczność, no to Wiedźmin jest top. Ale są dużo realistyczniejsze gierki i w taką stronę chyba będą teraz twórcy iść. Dobra, czyli wszystkie misje kurwa. Dawaj. No wstawaj. Nie, teraz mi się przypomniało do szkółki. No, już. Klasyczne. Zawsze spałeś i tylko
Dawaj do skały, noju. Piękna co sprawa. Co ty robisz na tej dziwnej wyspie? Szukam kogoś. Tutaj? Tak wypadło. Nie masz ochoty o tym rozmawiać. To jest jakaś jaskinia. Kurwa, no o. Przyprowadziłem waszego przyjaciela. Dokładnie, a nie się odejdzie. Nie śpi. Ja nie śpię. Tu Gaspar. Odczujcie się, otwieram drzwi. Gaspar. Coś ty taki niewyraźny. Tam zaraz niewyraźny. Nie wyspany jestem. Co z pozostałymi? Jednego znalazłem w pobliżu legowiska potwora. Niestety był już martwy. Drugi na moich oczach spadł ze skały i złamał sobie kark. Cholera! Rabenik kazał mi pilnować te pierdole. To był jego siostrzeniec. Dziękuję za pomoc i przepraszam, że ci nie ufałem. Wszystko nie tak. Co my teraz poczniemy? Możecie wrócić ze mną. Mam tu łódź, ale najpierw muszę kogoś znaleźć. Ale twarde. Szarowłosą dziewuszkę? Tak. Jak skała. Przykro mi. Z drogi. Jest zimna i leży bez ducha. Nic nie mogliśmy zrobić. Zaczekajmy przy łodzi. Ja się w takim razie zamykam. Wszystkie barwy tam były. Zmarzła. Sadek. Jest jak jest, panowie. W ogóle mega cicho jest tutaj. Taka scenka. Siedziła. Żyje. Nie wiem, czemu tak. Nauki Wesemira nie poszło. Nie mam zielonego naprawdę pojęcia, czemu tak cicho była taka scenka. Wiedźmin może zapomnieć o jedzeniu, o piciu, nawet o oddychaniu. Ale nigdy, przenigdy nie może zapomnieć o swoim mieczu. A, tak. Powtarzał to bez przerwy. I nigdy mu się nie nudziło. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A, to pamiątka po kuroliszku ze spali. A blizna? Cóż,
Kolejna do kolekcji. Króliszek. Przydałby mi się taki, bo potrzebuję wątroby, żeby robić nowe te. Ładnie się zagoiło. Żeby robić oleje. Dla mnie specjalne maści. Ale to było zanim spadła na niego klątwa. Ciekawe, gdzie teraz jest. No, Kermorin. Zdjęliśmy z niego klątwę. Jest w Kermorin i czeka na ciebie. Żartujesz? Nie, nie żartowałbyś z czegoś takiego. Miły prezent po przebudzeniu. Ufasz mu? Valachowi? Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Czemu właściwie Avalach ci pomaga? Wiedzący raczej nie przepadają za ludźmi. Tu nie chodzi o mnie, tylko o moją moc. Zresztą, o co innego mogłaby chodzić? Avalach uczył mnie ją kontrolować. I pilnował, żeby nie wpadła w ręce Eredina. O co chodzi Eredinowi? Czego on od ciebie chce? Tego, co wszyscy. Mojej mocy. Jego światu grozi zagłada i Eredin wpadł na genialny pomysł, że najedzie nasz. Ale sam oczywiście nic nie wskóra, potrzebuje armii. Tyle, że przedostanie się tu razem z tysiącami innych Enel przerasta możliwości jego nawigatorów. Za to nie przerasta twoich. Właśnie. A jeśli przy tym zginę, cóż, wliczy to w koszty. To ciekawe. W sumie nie miałem pojęcia, dlaczego on to robi. Widziałem, ja myślałem, że on chce jakby zgładzić świat, a nie po prostu uratować swój. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś podróżować za Valachem? Odkąd zostawiłam ciebie i Jen na wyspie Jabłoni, a Radin i jego czerwoni jeźdźcy cały czas deptali mi po piętach. Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie znikąd zjawił się Avalach. Odnalazł portal i przeniósł nas do świata, w którym Eredin nie mógł nas wytropić chyba z pół roku. Co to był za świat? Co to był za świat, ten, w którym Eredin nie mógł was znaleźć? Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju megaskopów. No i nikt nie jeździł konno. Za to każdy miał mały statek powietrzny. Cyberpunk. Nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. Trzeba było tam zostać. W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że Dziki Gon zgubił mój trop na dobre. Że jest już bezpiecznie. Poza tym chciałam was odnaleźć. Ciebie i Yennefer. Uśmiechnięty. A my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem o krok, a innym razem, że kręcę się w kółko. Nie dziwię się. Często po prostu gnałam na oślep. Tak, opowiedz wszystko po kolei, czemu by nie. Powiedz, jak to było. Po kolei. Jak tylko pojawiliśmy się na Ardskellig, Eredin od razu nas namierzył. Jego jeźdźcy nas osaczyli. Myślałam, że to koniec. Ale okazało się, że Eredin ma inny plan. Wyciągnął filakterium i odkorkował je. Nagle wszystko spowiła mgła, a Valach zaczął się dusić. To wtedy Eredin rzucił klątwę, która zamieniła Avalacha w Umę? Mhm. Wtedy. Nie chciał go zabijać, tylko upokorzyć. Ale Avalach nie poddał się bez walki. Rzucił zaklęcie, które spustoszyło szeregi żołnierzy Gonu. I przy okazji połowę lasu na Ardskellig. Ale też dało nam czas na ucieczkę. Avalach otworzył portal, skoczyłam. Miał być tuż za mną, ale chyba przez tę klątwę coś poszło nie tak i nie zdążył. Tak czy siak umówiliśmy się, że gdyby coś poszło nie tak, spotkamy się w jego kryjówce, w Velen. Ale nie udało wam się spotkać. Nie. Przeszłam przez portal i zamiast do kryjówki Avalacha wpadłam w sam środek krzywuchowych moczarów. Ledwie uciekłam od wiedźm. Dobra, nie. Potem był Baron.
Czeka nas jeszcze tyle kontentu, że nie było tematu. Kompletnie zapomniałem. W sumie to był przypadek. Tego dnia w ogóle nie chciało mi się jechać na to polowanie, ale głupio mi było odmówić. I ocie kierujące, nie, dobra, jesteście 40 odcinków przed nami chyba. Myślałem, że to końcówka, ale nie. Oddychałam świeżym powietrzem. Aż nagle usłyszałam dziwny dźwięk. Dzik cię zaatakował. Był wielki jak tur i szarżował prosto na mnie. A ja miałam tylko miecz. Musiałam sobie jakoś radzić. Świetnie ci poszło. Ja kiedyś szarżowałem dzika, ale to już opowiadałem tą historię. Byli prości żołnierze, ale dobrze się z nimi dogadywałam. Byłem w robocie i musiałem wracać. Po prostu zacząłem biec na dzika. Nie miałem innego wyboru. Poza tym wyjebali. Klątwa postępuje. Więc zamiast szukać Avalacha, postanowiłam znaleźć ciebie i Jen. To jak to się stało, że trafiłaś do juniora? Nie mogłam was znaleźć, a potrzebowałam kogoś, kto byłby w stanie naprawić filakterium. Zwykli rzemieślnicy nie wchodzili w grę. To musiał być ktoś, kto włada silną magią. Jaskier wziął sobie za punkt honoru, żeby mi pomóc. Zorganizował spotkanie z jakimś czarodziejem, ale okazało się, że to pułapka Straży Świątynnej. Nic mi o tym nie mówił. Pewnie nie chciał cię denerwować. Potem się dowiedzieliśmy, że Straż regularnie urządzała takie prowokacje, żeby złapać kolaborujących z czarodziejami. Stało się oczywiste, że musimy znaleźć inny sposób. Wtedy Jaskier powiedział, że jest w Nowigradzie człowiek, który może więcej niż inni. I na pewno ma dojście do kogoś, kto może naprawić filakterium. Skurwiel junior. Czułam, że to nie jest najlepszy pomysł, ale byłam zdesperowana. Nie miałam wyboru. Przeczucie cię nie zawiodło. Skurwiel to nie był najlepszy materiał na wspólnika. Ten cholerny prostak ubzdurał sobie, że go oszukaliśmy. I porwał Dudu. A wy go odbiliście i uciekliście na Wyspę Świątynną. Świetny pomysł. Nie było czasu się zastanawiać. Po prostu wialiśmy przed siebie. Nawet się nie zorientowałam, kiedy strażnicy zapędzili mnie w kozi róg. Wiedziałam, że muszę zniknąć. Natychmiast. I wtedy przeniosłaś się na Skellige. Wybrzeże Hindersfjall to było pierwsze przyjemne miejsce, jakie mi przyszło do głowy. Kiedyś pływałam tam z Hjalmarem. Czyli to w zasadzie był przypadek, że tam wylądowałaś. Myślałem, że się tam umówiliście z Avalachem. Nie, on po prostu poczuł, że użyłam mocy. Na takiej samej zasadzie Eredin potrafi wyczuwać, gdzie jestem. Zresztą właśnie dlatego niedługo potem pojawił się tam ze swoimi jeźdźcami. I znowu wszystko potoczyło się szybko. Lofoten, atak Gonu, ucieczka. Następne, co pamiętam, to sny. Tylko sny. Co ci się śniło? Bo ja miałem ostatnio same koszmary. Ja w większości też. W jednym czaił się na ciebie stwór, który wyrósł z martwego dziecka. O. To było okropne. Ale były też miłe rzeczy. Na przykład siedzieliśmy przy ognisku i piliśmy dobre wino. A wszędzie wokół ludzie tańczyli i śmiali się. To podoba mi się znacznie bardziej. Mnie też. Ale i tak zawsze wszystko kończyło się w jakiejś wieży. O czym bym nie śniła, w końcu zawsze i tak wchodziłam do wieży. Znasz tę wieżę? Wiesz, gdzie jest? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony było w niej coś znajomego i przerażającego. Była surowa i martwa, ale jednocześnie czułam, że muszę wejść do środka. Udało ci się? Nie. Zawsze kończyło się na poszukiwaniu wejścia. A ostatnim razem, zamiast wieży, zobaczyłam twój siwy łeb. Gdyby nie ta blizna nad okiem, myślałabym, że to dalej sen. Ja się bałem, że nie żyjesz. Spotkałem tu kilku krasnoludów, którzy próbowali cię obudzić. Mówili, że jesteś lodowata i nie oddychasz. A jednak przyszedłeś. Kto by tam słuchał krasnoludów? A propos, pewnie już się niecierpliwią. Zbierajmy się. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Kermoren.
konno. Racja. Lepiej podróżować w konwencjonalny sposób. Chociaż przez portal byłoby szybciej. A może... W imieniu oka ściągnie Eredina. Ona może na przykład transportować rzeczy z innego świata do tego? Chyba może, bo skoro miecze na przykład sobie teleportuje, to mogłaby na przykład w tamtym świecie wszczepić sobie chipa, żeby być jeszcze kurwa lepszym. Słuchaj, musimy coś wymyślić, żeby wrócić. O. Chyba po konwencjonalnym sposobie mi się wydaje. Ale jakim cudem w sumie? Zabierz nas stąd. Będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Będą wiedzieli, jak... A Kermore. Już to wiedzą. Ciri, zabierz nas do domu. To nie, w sumie ciężko będzie ją złapać generalnie. Teraz się może randomowo teleportować? No ale mogą z drugiej strony jakiś, nie wiem, zakraść się jakiś łukiem w plecy strzelić, coś takiego. Niby S te ucieczki, ale może się coś wydarzyć niespodziewanego. Zostało mi 2 GB na dysku, co oznacza 10 minut nagrania około. Także musimy się pospieszyć, mam nadzieję, że nie będę musiał przerywać w trakcie cutscenki jakieś. No ale niestety, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będziemy musieli przerwać. A jeżeli wywaliłoby randomowo nagrywanie, to po prostu mi się miejsce widzowe na dysku skończyło. A właściwie to, wiecie co? Dokończymy sobie cutscenkę w następnym odcinku, bo nie da rady tutaj. Nie da rady, bo to jest przecież dysk taki główny, który jest bardzo istotny, żeby nie był zapełniony, więc... No jak jest, to lipa. Widzimy się jutro, następny odcinek, będziemy kontynuować sobie naszą historię i chyba będzie jakaś bitwa. Zobaczymy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.